pobrać coś z netu. Czyli można sobie wyobrazić, że uczniowie też nie są za bardzo zadowoleni, tak? W tym przypadku. Druga sprawa to jest na przykład klama Faust, który jeszcze tutaj nam testuje wstępnie pod kątem antywirusowym. Jeżeli się pojawi jakiś wirus, to też dostajemy tą informację i strona jest blokowana. Oczywiście to nie zastąpi też antywirusa na stacji roboczej, tak? Jakby jasno też powiedzieć. Tu na chociażby proszę zobaczyć, ile jest blokowanych różnych typów plików u mnie w sieci. Tak? I jeśli chodzi o RenaTacza, ile wycinam różnego typu skrypty, załączników. Znaczy ja ich nie wycinam fizycznie, bo ja im zmieniam nazwę. Także on dociera do użytkownika, ale użytkownik odruchowo nie kliknie jakiegoś egzekla, czy jakiegoś wygaszacza ekranu chociażby. Tak? Czyli już jest to pewna... proszę sobie przypomnieć na przykład wirusy te wszystkie skryptowe, tak? które pięknie działały na Outlook Express, tak? Przychodził mail i on się wystarczyło otworzyć tego maila i już się wykonał hop. Teraz jeśli chodzi o jeszcze do Guardiana, to tutaj można tworzyć też tak zwane białe czarne listy, czyli u mnie jeszcze mocno sobie zażyczyło, żeby nasza klasa czy Facebook, żeby to było wszystko blokowane. Ale najciekawszą funkcjonalnością na Guardiana moim zdaniem jest właśnie ta metoda kontrola słownikowa. Tak? To jest piękna rzecz. Polecam też wejść sobie na stronę polską www.guardian.pl, poczytać. Tam są też różne słowniki do ściągnięcia. Tych słowników jest bardzo dużo, różnych kategorii. Ja na przykład u siebie wpisałem tylko słowniki związane z pornografią, czyli to też jest istotne z punktu widzenia szkoły, tak? Gdzie uczniowie sobie gdzieś tam nawet przypadkowo nie wejdą na jakieś dziwne strony. A dzisiaj wejść na stronę przypadkowo to jest bardzo łatwo, bo proszę sobie wpisać w Google Kubuś Puchatów, tak? Zobaczycie, co wam wyskoczy. I tak naprawdę te strony właśnie związane z pornografią, z dragami podłączałem i jeszcze z proxy. Bo to oczywiście wszystko da się obejść, tak? Wykorzystując proxy, ale po to mamy też te czarne listy, tak? Jeżeli to monitorujemy, to możemy tam jakieś V-tunel, com czy inne, można sobie na tą listę też wrzucić. Także nie jest tak z pozoru łatwo się przebić przez tą ochronę. Co nie znaczy, że się nie da, tak? Bo można sobie zostawić jakieś tam kanały. Chociażby ze swoim komputerem w domu, tak? Bo SSH. I sprawa, że tak powiem, może się wydarzyć. Jeśli chodzi o kontrolę wydajności, tak jak mówiłem wcześniej, ja akurat wykorzystałem tutaj LAN-STAT. To jest bardzo stary, bo kiedyś tam rozgorzała dyskusja, tak? Na liście mailingowej Szluga. I powiem szczerze, że tych produktów jest bardzo dużo, bardzo fajnie. Stawiam się na przykład kapki. Ale niektórzy mnie to mocno krytykowali. Tutaj na przykład widać, jak IP Flow działa, czyli no, pokazuje poszczególne IP-ki i statystyczne dane, tak? Czyli można szybko zrobić taką listę, nie wiem, top 20. Teraz tak, dobre praktyki, jakie warto tutaj zastosować. Jeżeli mówimy o tego typu rozwiązaniach, tak? To co w moim odczuciu jest ważne. Czyli wyłączenie wszelkich zbędnych usług, tak? Czyli jakichś Windowsów, tak, których rzeczy nie wchodzą w grę. Czym więcej mamy napakowane na takim brzegowym serwerze, tym większa podatność. To jest jakby oczywiste. Zresztą Microsoft też do tego dojrzewa, bo chociażby wersja Core, tak? Widać, że oni też podkreślają, że to ma być bezpieczne. Dlatego, że nie ma tego graficznego interfejsu użytkownika. Domyślna. No tak, tutaj to chodzi o kompilację jądra, że warto usuwać, znaczy instalować tylko to, żeby to jądro jak najmniej ważyło, tak? A z drugiej strony warto też pamiętać o usunięciu kompilatorów, tak? Jeżeli ktoś już spróbuje włamać na tego typu serwer, no to jeżeli ma tam kompilatory, to ma już też ułatwioną. Tam może zawsze przerzucić swoje linie, żeby jak się chciałbym zebrać swoje linie. Oczywiście, że tak. VRED i baza załatwiająca. Wykonywanie aktualizacji systemu, to jest jakby wiadomo, to w każdej... Teraz tak, kolejna sprawa, to co już wcześniej mówiłem, tak, że podstawą jest dobry firewall, tak, że trzeba znaleźć dobry skrypt, sobie go przemyśleć i zbudować na tej bazie coś własnego, dlatego ja polecam właśnie tą stronę tutaj tego pana Michaela Rasha. Jeśli chodzi o modyfikacja tablicy, tutaj mam na myśli na przykład zdejmowanie chociażby możliwości wykonywania
wykonywalności na przykład na katalogu TEM, tak? Czyli to są takie niuansiki, ale warto, one się składają na całość. Jeśli chodzi o tą usługę SSH, to co mówiliśmy wcześniej, ja wykorzystuję certyfikaty poprzez VPN, ale równie dobrze można sobie wykorzystać technologię port plankingu, fajna sprawa, to działa zamek szyfrowy, tak? Wystukujemy odpowiedni kod i wtedy, jeżeli nastąpi jakaś sekwencja powiedzmy zapytań, no, takich puknięć, tak? Takich pingów, to wtedy na przykład następuje dopisana reguła IP James, która na przykład na minutę odblokowuje na przykład port 22, tak? I wtedy można się dostać na przykład już tą sesję SSH, aczkolwiek też polecam przenosić sobie na inny port, jeżeli korzystamy z SSH. Wszystko, że tak powiem, jest tylko i wyłącznie w celu jakiegoś utrudnienia dostępu osobom, które mają złe intencje. To, co mogę polecić, to jest właśnie ten FWSNOT, świetna rzecz, to już działamy w warstwie aplikacji, tak? Proszę zobaczyć, że IP Tapes wykorzystujemy już na poziomie warstwy aplikacji, tak? To jest fajne rozwiązanie. I no tak, stosowanie mocnych haseł, to są można powiedzieć już slogany, ale warto na przykład sobie przetestować, jest fajny taki pakiet Jungle, tak? Pewnie też mam znany. No i tam sprawdzanie logów, analiza, to wszystko ma za zadanie jakby utrzymanie tego systemu w dobrej kondycji. Ale przeniesienie SSH na inny port, to nie jest problem. Nie, oczywiście, że skanujesz mapę od razu. SSH, Teraz tak, jeśli chodzi o same zalety, to są pewne też takie po latach użytkowania przemyślenia, tak? Jeśli chodzi o moje prywatne uczucie, to ja uważam, że jest to całkiem przyzwoite rozwiązanie, zresztą ono było dobrym rozwiązaniem w odpowiednim czasie. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy nie stosować jakiegoś Fortinet'a, czy jakiegoś Netaska, ale to naprawdę były potężne pieniądze. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest rok 2004, tak? Wtedy naprawdę te rozwiązania kosztowały dużo pieniędzy. Dzisiaj jest to na pewno dużo łatwiej. Większa elastyczność i skalowałem się związania, dlatego że ja mogę sobie tak się da wszystko fajnie modelować. Tak? Tutaj właśnie widać tą wyższość Linuxa i open source'a nad jakimiś rozwiązaniami powiedzmy Microsofta, gdzie wszystko jest zamknięte, tak? Gdzie tam możemy coś wyklikać, jeżeli tego nie ma w klikach, ja to już nic się nie da z tym zrobić. Jeśli chodzi o stabilność pracy, mogę też jasno powiedzieć, że to działa bez zarzutu. W sumie dużo zależy oczywiście od sprzętu, bo jeżeli sprzęt, znaczy, to jest wiadomo, to jest postawione na PC-cie, tak? Czy na komputerze, który też rządzi się swoimi prawami. Trzeba wtedy zadbać o dobry zasilacz, dobre chłodzenie, ale jeśli chodzi o sprawność i stabilność kodu, naprawdę rozwiązanie jest świetne. Szerokie wsparcie, to co mówiliśmy wczoraj, tak? Że jest ta, właściwie Google i wszystko jasne, tak? Można to dużo rzeczy wygooglować, ale też jest wsparcie środowiska, można sobie pytać. Cena jako, no, optymalizujemy te wydatki, tak, na własne potrzeby. Także cena jest też tutaj jako zaleta w tym przypadku, tak. Edukacja, dlatego że stawiamy również na samorozwój, czyli tak naprawdę uczymy się, tak, jednocześnie, że się tego budujemy, tak. To nie jest bezmyślne, tylko wyklikiwanie czegoś. No i to właśnie poczucie wolności, czyli nie musimy tak naprawdę się przejmować licencjami. Natomiast jak uwagę, proszę zobaczyć też paradoksalnie podane ceny, tak? To coś rozmawiałem z panem Rafałem z radnia Szczecin, tak? O właśnie to, że jeżeli coś jest za darmo, to naprawdę spotkałem się z tymi opiniami, że jeżeli coś jest za darmo, to jest do kiki, tak? Zgodnie z tą naszym polskim powiedzeniem, że tanie mięso psy jedzą, tak? Ale tutaj w tym przypadku uważam, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że się nie sprawdzi. Wsparcie, no czasami są trudności, tak? Jeżeli nie mamy dostępu do jakiegoś środowiska, do ludzi, czy do jakichś fachowców, deweloperów i tak dalej, czy chociażby tych ludzi, którzy już mają coś za sobą, tak? Jakieś swoje doświadczenia, to jest czasami trudno, ale można się zniechęcać. No i tutaj oczywiście, jeżeli mamy się edukować w pewnym wieku, tak? No to zawsze to jest kosztem czegoś, tak? Jeżeli poświęcamy dużo czasu na coś, to nawet to jest kosztem rodziny albo jakichś tam innych obowiązków. Jeżeli mówimy o stabilności pracy, to zgadza się, to jest w wersji, tutaj też muszę się zgodzić z wszystkimi, którzy powiedzą, że
że wersje boksowe są pod tym względem lepsze, bo stabilniejsze, bo mniej podatne jakieś skoki napięć i tak dalej. No, tutaj się trudno nie zgodzić. To, co mówiłem, czy dobrej konfiguracji nie da się wyklikać, czyli jeżeli nie mamy tego graficznego interfejsu użytkownika, to nie jest tak łatwo może z obsługą, aczkolwiek to pokazałem, wydaje mi się, że to przemawia, tak? Czyli pokazałem, że można w tym zagadnieniu sobie też jakoś tam radzić. I oczywiście zwiększę zużycie energii zapewne, bo to jest kwestia. To jest nieważne, to z czego nie zależy. Tutaj, jeżeli jesteśmy już przy open source, tak? Chciałbym też oddać pewien hołd tutaj ludziom z tym związanym. Warto o nich wspomnieć, to na pewno wszyscy znają tę postacie, ale tak, człowiek, który jest, od którego się wszystko zaczęło, tak? Ruch wolnego oprogramowania i to hasło, to pojęcie GNU jest właśnie z nim związane. To jest człowiek, zresztą mi dwaj współpracują ściśle, tak? Z procesami, który stworzył, tak powiem, podwaliny licencji GPL. To jest człowiek, który stworzył Neogram Linuxa. Warto zapamiętać to nazwisko. To jest człowiek, który zapoczątkował dystrybucję Debiana, moją najbardziej ulubioną. To jest człowiek, o którym też wspominałem wcześniej, twórca chociażby tego skryptu MWSnow. Świetna strona, polecam. Popatrzeć na kogoś, kto się tam zajmuje też bezpieczeństwem. No i tutaj też znalazł się pan Marek Biernat, który jest wynagrodzony ze Szczecina, dzięki któremu ja zainteresowałem się Linuxem. Pewnie może wam znam, tak? To jest osoba, która jest niekwestionowana, jak dla mnie też specjalistą od Linuxa. No to będzie wszystko, tak? Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie za tę lekcję. Ja osobiście cieszę się, nie wiem, czy inni podzielają moją radość, że w administracji publicznej pojawiają się otwarte rozwiązania. Słuchajcie, teraz robimy dosłownie króciutką przerwę, bo będziemy startować z filmem. To jest ciekawa rzecz, którą ja też niedawno odkryłem. W administracji, proszę zobaczyć, jest coś takiego, taka organizacja, która się nazywa OSO i ona działa przy Komisji Europejskiej, tak? I ta organizacja wyłapuje, czy też promuje open source w administracji, tak? Nie tylko lokalnej, ale również rządowej. I nawet ostatnio się do mnie odezwał jeden z tamtejszych właśnie dziennikarzy, pozwolił sobie z nim, wyciągnął jakieś tam informacje, więc tutaj dlatego jest link do naszej tutaj konferencji open source'owej. I tutaj między innymi właśnie poruszam ten problem, o którym mówiłem, mieszanego środowiska, tak? Także ja jestem bardzo mile zaskoczony, że w ogóle coś takiego funkcjonuje już w Komisji Europejskiej. To jest jako ciekawostka. Okej, to dla tych, którzy weszli przed chwilą, nie ma przerwy, bo jak oni jeszcze wyjdą, to będziemy mieli za 15 minut start filmu. Ci, którzy siedzieli teraz na prelekcji, nie wchodzili tu przed chwilą, to proponuję tak 3-4 minuty zrobić sobie jakąś kawę, herbatę. Podobno nie wolno tutaj nosić ciepłych napojów i jedzenia. Ja nic o tym nie wiem. Aha, w pojemnikach. No to dobra, proponuję sobie, ten film trwa godzinę, tak? Proponuję wziąć sobie coś ciepłego do picia, czy coś. Tak, to nie będzie za to oczywiście. Nie, no pewnie, że nie, to w czasie filmu, to wiesz, jak dostaniesz jakimś punkciem na drodze. Będziesz musiał z nas robić. Na liście przede wszystkim, na kanale to ja jestem sporadycznie, jak są konferencje na przykład. Więc raczej lepiej na listę uderzać. Dokładnie. Lista jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym. Jest bardzo nieformalna.